Dobry wieczór Państwu. Postanowiłem to spotkanie poświęcić w całości filozofii presokratyków. Zainteresowanie, którymi bardzo wzrasta, okazuje się coraz więcej prac naukowych w przeróżnych językach na temat filozofii przed Sokratesem. Sokrates wyznacza taką granicę, mówiąc ściśle Platon, ale ponieważ w dialogach Platona nie możemy do końca rozróżnić, co powiedział Sokrates, a co mu przypisał Platon ze swoich poglądów, więc przyjmuje się, że to są presokratycy, czyli filozofowie, którzy byli przed Sokratesem. Wobec tego pierwsze pytanie, które się nasuwa, jest następujące. Dlaczego mamy się interesować filozofią, która powstała ponad 2,5 tysiąca lat temu? Czyli w stosunku do obecnego stanu wiedzy, można powiedzieć, to jest jakiś elementarz, przedszkole, coś takiego. I to jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że otóż około 2600 lat temu dokonał się przełom w sposobie postrzegania świata przez człowieka i wszystko, co się dokonuje i dokonywało w nauce do dzisiaj, jest owocem tego przełomu. On miał kolosalne znaczenie dla całej historii ludzkości. Przełom ten polega na tym, że zaczyna się pojawiać naukowe podejście do rzeczywistości. Przedtem to podejście miało charakter mitologiczny. Mit wyjaśnia istnienie świata, ale to nie jest wyjaśnienie naukowe. I mitowi nie można stawiać jakichkolwiek pytań. Po prostu przyjmuje się rzeczywistość tak, jak mit rzeczywistość opisuje. Historia filozofii oraz wszystkie zachowane najstarsze zapisy podają, że pierwszym, który postawił pytanie o charakterze naukowym, był Tales z Miletu, Grek, który żył na wybrzeżu dzisiejszej Turcji w mieście Milet, które było niezwykle ważną kolonią grecką, miastem portowym, co ma tutaj też duże znaczenie, ponieważ dzięki temu miasto było bogate i mogło sobie pozwolić na istnienie różnych szkół dla młodzieży. Nie każde miasto mogło sobie w starożytności, już nie mówię o wsiach, na coś takiego pozwolić. Tales odbywał podróże po świecie, był w Egipcie i według wszelkiego prawdopodobieństwa punktem jego wyjścia była myśl w ogóle starożytna Egiptu. Z tym, że on ideę starożytnego Egiptu zmienił i to w sposób radykalny. Chodzi o mitologię staroegipską, która mówiła o tym, że właściwie prarzeczywistością, czyli pierwotną rzeczywistością całego świata, jest praocean Nu. On się tak nazywał w języku egipskim. W języku koptyjskim, później już w czasach I, II wieku po Chrystusie, no, nazywał się Nun. Otóż praocean Nun to jest nieskończona woda, która wypełnia wszystko, i w tej wodzie pojawiło się takie okrągła, kulista przestrzeń, w której pojawił się potem świat. Tales postawił pytanie następujące, którego nigdy nie stawiała mitologia. Skąd się wzięła cała rzeczywistość, która nas otacza? Chciałem tu przypomnieć, że wszyscy słyszeliśmy w szkole o twierdzeniu Talesa, to jest właśnie ten Tales. On zajmował się matematyką, a mówiąc ściśle, w tamtych czasach zajmowano się geometrią. To Egipcjanie pierwsi zaczęli uprawiać tę sztukę, właściwie nie pierwsi, pierwsi byli Babilończycy, ale oni ją rozwinęli z przyczyn czysto praktycznych. Musieli mierzyć pola fellahów, czyli rolników egipskich, żeby nałożyć im odpowiednie podatki. Te pola co roku trochę się zmieniały wskutek wylewów Nilu, więc trzeba było zajmować się geometrią. Sama nazwa geo
I metryn oznacza mierzenie ziemi. To mierzenie ziemi Egipcjanie bardzo doskonalili. Tales dlatego też nie przypadkiem zajmował się geometrią i nie przypadkiem jeździł do Egiptu. I tam niewątpliwie poza geometrią musiał mieć kontakt także z rzeczywistością mitologii egipskiej. Jeżeli już ktoś pojechał do Egiptu się czegoś dowiedzieć, to trudno sobie wyobrazić, że się ograniczył tylko do figur geometrycznych. I to dało mu powód do zastanawiania się nad światem pod kątem, skąd się wszystko wzięło. I ta odpowiedź, którą udzielił Thales, nie jest już odpowiedzią o charakterze mitycznym, mitologicznym, tylko jest odpowiedzią o charakterze naukowym. Na tamte czasy oczywiście. Dzisiaj możemy się uśmiechnąć, ale to był krok milowy w historii ludzkości. Thales mianowicie stwierdził, że wszystko powstało z wody. A dlaczego wszystko powstało z wody? Bo woda jest wszędzie. Bez wody nie można żyć, o czym dobrze wszyscy wiemy. Człowiek pije wodę, zwierzęta, rośliny. Wobec tego woda jest tym podstawowym elementem świata. Wszystko wzięło się z wody. Czyli woda jest podstawą. Woda jest żywiołem, z którego wszystko wzięło swój początek. Możemy dzisiaj na to patrzeć nawet z przymrużeniem oka. Cóż to takiego wielkiego, że on to taką tezę postawił. Ważne jest i ważna jest jego argumentacja. To jest już początek nauki, to jest próba wyjaśnienia, a nie tylko stwierdzenia jakiegoś faktu. Nauka to jest wyjaśnianie rzeczywistości. Tales z Miletu postanowił wyjaśnić rzeczywistość. I wszyscy filozofowie presokratejscy odwoływali się do tak zwanych elementów materialnych, co dało asumpt, czyli powód marksistom, żeby twierdzić, że wszyscy myśliciele presokratejscy byli ateistami i materialistami. I dopiero tutaj Platon źle podziałał, wymyślając jakiegoś tam demiurga. Otóż to jest absolutnie błędne założenie. Wszyscy filozofowie presokratejscy byli głęboko religijnymi ludźmi. To, że oni wyprowadzali rzeczywistość z wody na przykład, nie znaczy wcale, że odrzucali istnienie bogów. Przeciwnie, oni to istnienie akceptowali i odwoływali się w ogóle do bogów. A dlaczego tak traktowali jakiś żywioł? Ponieważ wszyscy byli głęboko przekonani, łącznie z Platonem i Arystotelesem zresztą, że materia jest wieczna. Przyjmuje różnorakie formy, ale sama materia jest wieczna. I tutaj właśnie odkrycie Thalesa polega na tym, że on znalazł element, który uznał, że z tego elementu wywodzi się cała rzeczywistość. Ale ta odpowiedź nie zadowoliła wcale następców Thalesa. I już jego uczeń, Anaksymander, też z Miletu, zmienił całkowicie poglądy swojego mistrza i wcale się nie odwołał do zasady materialnej. Aczkolwiek później szybko się powróci do zasady materialnej, co będę próbował wyjaśnić. Otóż Anaksymander też podróżował do Egiptu i odbywał podróże ze swoim ojcem, co wiemy z jego życiorysu, który napisał Diogenes Laertios, Grek, który napisał żywoty sławnych filozofów. I w czasie takiej jednej podróży, kiedy spał z ojcem w namiocie, przez dziurę w namiocie obserwował niebo, gwiazdy. I ponoć wtedy, jako taki dorastający młodzieniec, dokonał odkrycia. On był uczniem Thalesa. Thales miał w Milecie taką szkołę, z tym, że szkoła starożytna to nie jest coś takiego, jak my sobie wyobrażamy, że mamy gmach i do tego gmachu uczęszcza tam 500 czy 600, 600 uczniów, nic podobnego. To były takie małe grupy wokół mistrza, które głównie z mistrzem dyskutowały.
Anaksymander, kiedy patrzył w nocy na rozgwieżdżone niebo, a im bardziej do równika, bo nie wiemy, gdzie on tam ten namiot rozbił, czy on wędrował w stronę Egiptu, czy gdzieś w głąb Azji, w każdym bądź razie uświadomił sobie, że patrzy na coś, co nie ma żadnego kresu. Patrzy na gwiazdy, które nie wiadomo, jak daleko są w ogóle od nas odległe, nie wiadomo, czy tam się da dotrzeć. I wtedy zmienił zasadę, swojego mistrza. I to jest wydarzenie, można powiedzieć, najbardziej zdumiewające w całej historii, że już drugi filozof odszedł od materii w kierunku rzeczywistości, którą trudno zdefiniować, czym jest. Mianowicie Anaksymander użył słowa apeiron. Apeiron to znaczy coś, co nie ma granic, bezkres. Wszystko wyłoniło się z bezkresu. Ten bezkres to nie jest coś materialnego. To jest coś, co się nie daje opisać. Ten bezkres jest podstawą istnienia całej rzeczywistości. Anaksymander pisał, że wszystko wyłania się z bezkresu i wszystko do bezkresu powraca. Bezkres pełni tutaj istotną rolę i pierwszy użył określenia, przynajmniej tak twierdzi Diogenes i inni myśliciele greccy, którzy po nim pisali, że on pierwszy użył określenia bardzo ważnego w filozofii, początek, inaczej zasada. Po grecku to brzmi arche w wymowie klasycznej, archi w nowogreckim. Co to jest arche? Arche ma dwa znaczenia, początek i to słowo jako początek występuje w Piśmie Świętym dwa razy, na początku Księgi Rodzaju, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i otwiera też Ewangelię Świętego Jana, na początku było słowo, en archi, na początku. Ale drugie znaczenie słowa arche, i to zależy od kontekstu, w jakim jest ono użyte, to jest zasada, podstawa, fundament. W tym rozumieniu, jakie Anaksymander nadał słowu apeiron, czyli bezkres, to tutaj chodzi o zasadę całej rzeczywistości, która równocześnie jest jej początkiem, bo z niej wszystko się wywodzi. I od tego momentu, kiedy Anaksymander użył właśnie tego określenia arche, zaczyna się w Grecji rozwijanie filozofii początku. Wszyscy myśliciele greccy zajmują się początkiem. To jest coś, co określi właściwie całą myśl starożytności. Co jest zasadą, co jest początkiem. Anaksymander musiał teraz spróbować wytłumaczyć, przy czym podkreślam, że on nie miał za dużo tutaj możliwości, ponieważ no, nie było ani teleskopów, ani lunet, także to właściwie tylko obserwacje, które on prowadził własnymi zmysłami, mogły coś tutaj dla niego oznaczyć, ale zaczął się interesować, jak to jest, że to wszystko jakoś funkcjonuje i to funkcjonuje jeszcze w miarę bardzo regularnie. Już Babilończycy zaczęli obserwować niebo i odkryli, że wszystkie planety, gwiazdy powracają w pewnych cyklach do punktu wyjściowego. To właśnie Babilończycy podzielili koło na 360 stopni, ponieważ pomyłkowo doliczyli się, że rok ma 360 dni. I dlatego do dzisiaj dzielimy koło na 360 stopni, bo oni w tych rowkach takich wkładali informacje na temat położenia ciał niebieskich, a później to opisywali na tabliczkach klinowych. I możemy się tylko cieszyć, jak to dobrze, że oni się pomylili, bo sobie wyobraźmy, że podzieliliby to koło na 365 stopni, no i teraz kąt, prawda, półprosty miałby nie 180 jednak, a 182,5, a z kątem prostym jeszcze gorzej.
Także to była taka, można powiedzieć, pomyłka zbawienna dla geometrii. Dopiero Egipcjanie doliczyli się, że tam brakuje 5 dni, a w roku przestępnym później ustalono jeszcze jednego. Brakuje dnia, bo Słońce nie porusza się w sposób dokładny co do ilości dni, tylko co do ilości godzin i sekund. Anaksymander się fascynował, podobnie jak Tales, jego nauczyciel. O Talesie zachowała się bardzo ciekawa anegdotka, że kiedy w nocy obserwował gwiazdy i czynił jakieś notatki, to tak się zapatrzył w niebo, że wpadł do studni, z której musiano go wyciągać. To, można powiedzieć, stał się ofiarą nauki, pierwszą znaną. I Anaksymander postanowił odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak to się dzieje, że to tak ładnie wszystko funkcjonuje. I tutaj użył określenia, że to fatum, po grecku ananke, ananki w nowogreckiej wymowie, ananke, czyli przeznaczenie, los, trzyma to wszystko bardzo tak zdecydowanie. Czyli odwołał się do mitologii greckiej, wbrew wszelkim zapewnieniom marksistów, właśnie odwołał się do Ananke, czyli do bogini losu, przeznaczenia, że to los trzyma całą rzeczywistość w takich karbach, dzięki czemu ta rzeczywistość w ogóle funkcjonuje. Ale już jego uczeń był przerażony odkryciem swojego mistrza i wolał odwołać się do czegoś materialnego. Dla Anaksymenesa z Miletu zasadą już było powietrze, bo powietrze jest wszędzie. Jak człowiek nie oddycha, to umiera. Obserwacja bardzo słuszna. Ale dlaczego Anaksymenes i później wszyscy inni filozofowie presokratejscy będą unikać, zresztą łącznie z Arystotelesem, będą unikać czegoś takiego jak bezkres? Ponieważ człowiek starożytny panicznie bał się nieskończoności. Dla nas jest to trudne do zrozumienia, jakoś się oswajamy powoli z tym pojęciem, głównie dzięki matematyce, ale dla starożytności nieskończoność budziła lęk. Dlaczego? No bo jak można coś w nieskończoności znaleźć? To jest po prostu niemożliwe. Nie mamy najmniejszych szans, żeby w ogóle w nieskończoności się odszukać. To jest coś, co nas tak przeraża, bo jest ogromne, bo nie ma granic. To jest właśnie ten apeiron Anaksymandra. Wobec tego uczeń jego szybko tu uznał, że to powietrze wszystko wypełnia i powietrze jest zasadą. Ale to nie wyczerpało dalszych poszukiwań. Heraklit z Efezu uznał, że ogień jest podstawą wszystkiego. Czyli możemy zaobserwować taką prawidłowość, że presokratycy odwołują się do żywiołów, bo znamy żywioły. Woda, powietrze, ogień, ziemia. To są klasyczne żywioły starożytne. Oni się odwołują do tych żywiołów. Heraklit wybrał, że ogień, ponieważ ogień wszystko niszczy, wszystko w ogniu płonie. Wobec tego on musi być tym, co też daje istnienie, znaczy z ognia się wszystko też w sposób dla nas niezauważalny wyłania. Podstawą rzeczywistości tego świata jest ogień. Ale Heraklit zasłynął przede wszystkim z jednego słynnego zdania, które właściwie wszyscy znają i to w wersji greckiej, pandarei, wszystko płynie. To jest zdanie wyrwane z kontekstu. Chciałem tutaj powiedzieć, że z pism presokratyków zachowały się tylko szczątki. Z wielu ksiąg, które napisał Heraklit, zachowało się 90, zdaje się, ile pamiętam, zdań tylko. Reszta jego spuścizny jest nieznana. Ale to słynne zdanie z Pandarei mówi, zaczyna się od tego, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo napływają ciągle nowe wody. Proszę zwrócić uwagę na kontekst tej wypowiedzi. Rzeka się zmienia, bo ciągle to są nowe wody, które płyną ze źródła. Wobec tego, kiedy wchodzę do rzeki, wyjdę i wchodzę drugi raz, to są już inne wody napłynęły.
I to jest właśnie powodem dalszego wyjaśnienia. Napłynęły nowe wody, ponieważ wszystko płynie, wszystko się zmienia. Heraklit jest tym, który odkrył zasadę zmienności w świecie. Oczywiście ludzie przed Heraklitem też wiedzieli, że ludzie się zmieniają, rozwijają, starzeją, siwieją, łysieją, że drzewa się starzeją, rosną. To był fakt powszechnie znany. Natomiast Heraklit usiłował ustalić na tej podstawie zasadę funkcjonowania świata. I to jest jego wspaniałe odkrycie. Rzeczywistość, która nas otacza, od słowa empiria greckiego, jest to rzeczywistość empiryczna, ta rzeczywistość jest zmienna. Świat się zmienia, aczkolwiek pewne rzeczy w tym świecie są ciągle takie same. To znaczy, księżyc wschodzi i zachodzi. Księżyc ma swój cykl 27-dniowy, 28-dniowy. Słońce wschodzi i zachodzi. Pewne rzeczy są takie same, ale w tym, jakby takim czymś, co ciągle się powtarza, to da później asum do stworzenia teorii wiecznych powrotów, ale to później, za chwilę o tym, są rzeczy, które się zmieniają. I to jest wielkie odkrycie. Heraklit ustanowił z tego zasadę, zasadę zmienności rzeczywistości. Ale z kolei ten okres presokratejski, jak Państwo widzicie, jest czasem ogromnych, można powiedzieć, rewolucji naukowych, odkrywczych. Odkrywa się funkcjonowanie świata. Ale prawdziwa taka rewolucja porównywalna z rewolucją Talesa zaczyna się z Parmenidesem. To jest filozof, który to stworzył, można powiedzieć, biegunowo przeciwną szkołę. Urodził się w Elei i tam mieszkał. Jego tezą naczelną jest antagonizm jedności i mnogości. Słynne greckie sformułowanie hen ke polla, jedno i wiele. To jest niesłychane odkrycie, że świat stanowi pewną jedność, ale jest to jedność w wielości. Dla nas jest to coś oczywistego, ale to są kamienie milowe w odkrywaniu rzeczywistości, która nas otacza. On zrywa z filozofią, którą uprawiali Jończycy, którzy myśleli, że to rzeczywistość materialna tutaj jest podstawą. Otóż Parmenides ma na to nieco inne pomysły. Mianowicie po pierwsze, jest zwolennikiem istnienia wyłącznie bytu. To on pierwszy postawił zagadnienie problemu niebytu, czyli nieistnienia. Według Parmenidesa byt istnieje, niebytu nie ma. Jest tylko to, co istnieje. Niebytu nie ma, bo coś można powiedzieć o czymś, czego nie ma. To jest sformułowanie, które później z kolei będzie przedmiotem dalszego rozwijania przez myśl filozoficzną, kiedy z kolei pojawi się teza właśnie, że co zrobić, jeśli niebyt w ogóle istnieje. Tutaj te wszystkie poglądy, Państwo jak zauważają, ocierają się ciągle o coś, co może być nieskończone. Dlatego kres badaniom nad nieskończonością, oczywiście kres umowny i na pewien czas tylko, bo potem już Lukrecjusz w myśli rzymskiej odejdzie od tego zupełnie, postawił taki kres, położył Arystoteles, mówiąc po prostu, że nieskończoność jest tylko intencjonalna, ale żadnej aktywnej nie ma. To jest potencjalna rzeczywistość. Jest faktycznie nieskończony szereg cyfr, jeden, ale choćbym całe życie nic nie mówił, nie robił innego, tylko liczył 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to i tak tego cyfra, tego ciągu nie wyczerpię,
Aczkolwiek wiemy, że on jest nieskończony, bo zawsze mogę pomyśleć cyfrę o jeden większą, prawda? Ale to jest tylko potencjalnie. Aktywnie w świecie żadnej nieskończoności nie ma. W ten sposób Arystoteles uporał się z Anaksymandrem i tę właśnie potencjalną nieskończoność nazwał przewrotnie słowem, które używał Anaksymander, czyli nazwał ją apeiron. Ale ten apeiron według Arystotelesa to jest coś innego niż apeiron według myśli tutaj Anaksagorasa. To jest zupełnie inne podejście. Następnie pojawia się teoria, że to nie tylko jeden żywioł, ale wszystkie żywioły stanowią fundament świata, czyli filoteizm pedagogiczny. Wobec tego wszyscy filozofowie powracają powoli do materii. Zaczynają żyć jakby w świecie materii i szukać tutaj wyjaśnienia rzeczywistości, która nas otacza. W tym okresie pojawia się pewne odkrycie niesłychanie ważne, mianowicie Demokryt z Abdery, który dochodzi do wniosku, że jeżeli będziemy dzielić materię, to dojdziemy do takiego elementu, którego się nie da podzielić. To jest atom. Atomos to znaczy niepodzielny. Państwo widzą, ten okres obfituje w niesłychane odkrycia. To jest początek myśli naukowej i filozoficznej europejskiej. Ale podstawę tutaj mamy znowu nową, pojawia się nowa zasada. Ta zasada wiąże się z twierdzeniem, przepraszam, z osobą filozofa Pitagorasa, którego również twierdzenie wszyscy znamy ze szkoły. Nas nie będzie interesować twierdzenie Pitagorasa, tylko pogląd Pitagorasa na rzeczywistość. Otóż Pitagoras odchodzi zupełnie od tego, o czym nauczał Anaksymander, Tales, Heraklit. Dla niego zasadą nie jest nic materialnego. I to jest kolejne odkrycie. Pitagoras nawet nie bardzo wiedział, jak to wyrazić. I dlatego ubóstwił cyfry. Liczba stała się dla Pitagorasa święta. Stworzył związek religijny, który długo się nie utrzymał. No zginął ten związek, właściwie przestał istnieć dzięki buntowi ludności, która uważała, że to jest jakaś podejrzana organizacja, Pitagorejczycy, ale Pitagoras dokonał odkrycia bardzo ważnego, które dla nas jest oczywiste. U podstaw rzeczywistości leży matematyka. Wszystko w tym świecie możemy opisać w sposób matematyczny. On to uznał, że to jest liczba, o tych liczbach miał swoje poglądy, jedne uważał za brzydkie, inne za ładne, jedne za ważne, inne za mniej ważne, to nie ma znaczenia w tej chwili. Ważne jest to, że fundamentem świata jest liczba. Dzisiaj byśmy powiedzieli wzór matematyczny. On nie odkrył tego wzoru, no, nikt go nie odkrył do tej pory, ale miał świadomość, że rzeczywistość, w której żyjemy, da się opisać matematycznie. Związek pitagorejski, który on stworzył, przyczynił się niesłychanie do rozwoju matematyki. To właśnie w szkole pitagorejskiej odkryto coś takiego jak pierwiastek z dwóch. Jaki on jest niewymierny. I nagle się pojawiła zagadka liczb niewymiernych, liczb ujemnych. To wszystko jest zasługa odkrycia właśnie poczynionego przez Pitagorasa, który całe życie poświęcił próbie wyjaśnienia świata poprzez liczby. I to jest coś, co pozostawiło właściwie trwały ślad do dzisiaj. Wystarczy wziąć do ręki każdy podręcznik fizyki i zobaczymy tam wzory matematyczne, które opisują rzeczywistość. Ba, wystarczy wziąć każdy podręcznik matematyki, zwłaszcza geometrii. Opis świata jest opisem matematycznym. Odkrycie Pitagorasa, nie wchodzę tutaj w szczegóły związane z jego związkiem pitagorejskim, czyli związkiem o charakterze religijnym, bo o tym można dyskutować. Ubóstwienie, jakby postawienie na ołtarzu liczby. Natomiast dlaczego on te liczby tak ubóstwił? Kiedy odkrył,
że dzięki liczbie ja mogę opisać nie tylko kwadrat, trójkąt, ale mogę wszystko opisywać przy pomocy liczb. Wobec tego uznał liczbę za świętą, za boską. On jako Grek był też człowiekiem głęboko wierzącym. Światopogląd antycznego Greka był światopoglądem na wskroś religijnym. Grecy, obojętnie czy presokratycy, czy postsokratycy, wszędzie widzieli ingerencję Boga. Nawet, przypominam, jeśli uważali, że arche rzeczywistości to nie jest liczba czy apeiron, tylko materia, ziemia, woda, to nie ma znaczenia. Ich światopogląd był głęboko religijny, we wszystkim widzieli działanie bóstw antycznych. Dla Pitagorasa również bogowie byli rzeczywistością realną. Dlatego tak samo mógł ubóstwić liczby. One nabrały charakteru boskiego. Zachowało się kilka żywotów Pitagorasa napisanych po jego śmierci, w których uznano go za istotę boską. Mianowicie on był jedynym człowiekiem na świecie, który słyszał muzykę sfer niebieskich. Otóż Pitagoras doszedł do takiego wniosku, że skoro wszystko krąży, no to musi wydawać jakieś dźwięki, których my nie słyszymy. On ponoć te dźwięki słyszał. A teraz możemy w internecie znaleźć takie nagrane i przetworzone na nasz zakres słyszalności dźwięki wydawane przez różne ciała niebieskie, czyli miał dobrą intuicję. I tutaj, kiedy dochodzimy do tego punktu Pitagoras, to jest taki punkt, można powiedzieć, decydujący, ponieważ do Pitagorasa z kolei udawał się Platon na rozmowy, zresztą też udawał się do Egiptu i wiele przyswoił sobie z nauk Pitagorasa. W starożytności zaczął narastać kult do geometrii, mówiąc szerzej, do matematyki. On znajdzie swoje ukoronowanie w Akademii Platońskiej. Nad wejściem do Akademii był napis, który przekazali wszyscy, którzy tam byli, o tym pisali, bo ten napis był dla nich zdumiewający. Mianowicie napis głosił: niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii. Jak wobec tego wyglądało nauczanie? Nauczanie było przede wszystkim nauczaniem geometrii, matematyki i dopiero na tym budowano jakąś wizję. Co jest ciekawe, że Pitagoras był głęboko przekonany, że w centrum całej rzeczywistości empirycznej jest ogień. Być może to na tą wizję wpłynęło słońce, które on widział, że ono nie tylko słońce jest centrum jakby tutaj oświecającym Ziemię, ale także, że w ogóle w centrum rzeczywistości całego świata znajduje się ogień wieczny, który płonie. Ale istotą, z której wszystko powstaje, jest cyfra. Cyfra wyłania z siebie, jakby cyfra wszystko daje w opisie rzeczywistości. Pitagoras stąd odegrał niezwykle kluczową rolę, ponieważ w tym samym mniej więcej czasie w Aleksandrii Euklides położył swoją wielką pracą elementy geometrii, podstawę pod rozwój właśnie tej dziedziny wiedzy i to jest właściwie podręcznik do dnia dzisiejszego, który leży u podstaw klasycznej geometrii, zwanej geometrią euklidesową, którą dopiero w XIX wieku, w XX zmienili niektórzy matematycy, wprowadzając zmianę w aksjomacie Talesa, że przez dwa punkty można przeprowadzić tylko dwie linie równoległe. Ten aksjomat został zmieniony, że można przeprowadzić nieskończenie linii równoległych. Ale przez tyle wieków, proszę zwrócić uwagę, ponad 20 wieków geometria euklidesowa, łącznie z tym, co potem dokonali Kepler, Galileusz, Newton, to ta właśnie geometria leżała u podstaw badania rzeczywistości. I tutaj trudno przecenić znaczenie Pitagorasa i jego uczniów, tak zwanych Pitagorejczyków, którzy kontynuowali zajęcia matematyką. I to znajduje swoje ukoronowanie w Platonie. Platon jest uczniem Sokratesa, tym się zajmiemy
za tydzień co Sokrates, co Platon, ale chciałem powiedzieć dzisiaj na zakończenie naszego spotkania, że Platon ustalił taką pewną zasadę nauczania w swojej akademii, którą nazywamy do dzisiaj Akademią Platońską. Ona bardzo długo z przerwami działała, zmieniała nazwy na ateńską i tak dalej, aż do skasowania tej akademii przez Justyniana Wielkiego. I ta akademia wykształciła właściwie wszystkich najwybitniejszych intelektualistów starożytności i starożytności. Nawet ideałem wychowania rzymskiego było posłanie dziecka na naukę do Aten. Każdy Rzymianin marzył o tym, żeby syn skończył Akademię Ateńską, nauczył się perfekt języka greckiego, filozofii greckiej, geometrii, matematyki. To była zasada. Co zrobił takiego Platon w swojej szkole? On ustalił taki cykl nauczania, który właściwie przez cały czas tej Akademii prawie się nie zmieniał, że podstawą jest nauczanie matematyki. Wtedy umownie słowo geometria znaczyło nie tylko geometria, to było wszystko, co się wiązało z liczbami. Najpierw trzeba doskonale opanować matematykę i to był cykl 10-letni opanowywania matematyki i dopiero na tej podstawie, zaraz wyjaśnię, że to było trochę szersze też słowo, budowano refleksję o charakterze filozoficznym. Ale jeżeli ktoś opanowywał zasady matematyki, to automatycznie zaczynał się zastanawiać nad funkcjonowaniem rzeczywistości, czyli w skład tamtejszych przedmiotów wchodziła nie tylko geometria, to było takie bardzo ogólne sformułowanie, jakbyśmy to tak próbowali podzielić według dzisiejszego podziału nauk, ten podział nauk jest późniejszy, no to to przede wszystkim był opis świata, to była geografia, opis świata, w którym żyjemy, astronomia, obserwowano, opisywano ruchy ciał niebieskich, czyli to nie była tylko czysta matematyka, ale to była matematyka, która służyła do opisu rzeczywistości nas otaczającej. I uznawano, że jeżeli ktoś opanuje taką wiedzę, oczywiście, jak mówią Francuzi, należy zachować proporcje, ta wiedza w porównaniu z naszą obecną była dość skromna, niemniej jednak wymagała solidnego opanowania. I dopiero ten, który ma jakąś wiedzę na temat rzeczywistości, która go otacza, może próbować uczyć się, a potem uprawiać filozofię. Uważam, że to byłaby bardzo dobra zasada także dla współczesnych ludzi, którzy chcą wyciągać jakieś wnioski z otaczającej nas rzeczywistości, żeby najpierw tę rzeczywistość jakoś od strony opisu opanowali. I to dopiero Platon wprowadził takie rygory pewne. Na czele akademii stał tak zwany diadoch, to jest taka funkcja, która może znaczyć taki starszy wykładowca obecnym językiem, kierownik akademii. Jest cała, znamy wszystkich diadochów aż do ostatniego, który musiał opuścić akademię po jej zamknięciu. I oni wszyscy zajmowali się nie tylko filozofią, ale zajmowali się matematyką oraz zajmowali się przedmiotami mającymi jakikolwiek związek z naukami matematycznymi. I to zawdzięczamy właściwie nie Platonowi. On to doprowadził, można powiedzieć, do perfekcji. Ale tak samo funkcjonował Pitagoras w swojej szkole. On wymagał od swoich uczniów rzetelnej wiedzy matematycznej najpierw, a dopiero potem refleksji o charakterze filozoficznym. I to funkcjonowało bez przerwy. Arystoteles, który otworzył własną szkołę później w Atenach, taką konkurencyjną szkołę, również kierował się tą zasadą. Wszyscy filozofowie starożytni byli znakomitymi matematykami, ale byli także specjalistami od geografii, astronomii, fizyki, pisali traktaty na ten temat, na temat fizyki, zajmowali się obserwacją świata,
pisali traktaty o rodzeniu się zwierząt, o wzrastaniu roślin, o zapylaniu roślin. Wtedy właśnie, w tym okresie presokratejskim, i dlatego chciałem dzisiaj poświęcić trochę czasu tamtym odległym epokom, zrodziła się nauka jako obserwacja i opis rzeczywistości. I dopiero na podstawie tej obserwacji i opisu możemy próbować logicznie wytłumaczyć rzeczywistość. Jednym z takich wielkich odkryć tamtejszych filozofów jest znaczenie słowa. Starożytny Grek właściwie zastanawiał się, czym jest słowo, jaka jest relacja słowa do przedmiotu, który to słowo określa. Co to jest, że ja mówię kot i natychmiast wiem, co to jest. A koty, jak wiadomo, są różne, mają różne ubarwienie, różnie wyglądają, a ja bezbłędnie, tak samo psa, konia, określam, obojętnie jaki on ma kolor, stół, szafę. Jak to się dzieje? Jaki jest mechanizm poznawczy? Filozofia antyczna poza filozofią arche jest jeszcze filozofią słowa, czyli logosu, bo logos w języku greckim to jest właśnie słowo. Tam pierwotnie to i mifos miało znaczenie słowa, ale później się przyjęło, że mifos to jest słowo mityczne, mit, a logos to jest słowo wypowiedziane. Filozofia antyczna jest filozofią słowa i relacji słowa do rzeczywistości. Nie przypadkiem pojawili się więc w starożytności sofiści, którzy się bawili słowami i wyśmiewali swoich współczesnych, zadając im pytania, które ich wprowadzały w poważne zakłopotanie. Takim najsłynniejszym ich dowcipem było zaczepienie kogoś na ulicy i zapytanie, proszę pana, w tamtym czasie to mówiono kir jest do człowieka, proszę pana, czy pan ma ojca? No oczywiście, że mam ojca. A czy pies też ma ojca? No dobrze, oczywiście, że pies ma ojca. A, to pana ojciec jest psem. Ale to była zabawa. To były sylogizmy fałszywie zbutowane, co bardzo zdenerwuje później Arystotelesa, który napisze wreszcie logikę, żeby położyć temu kres, i jeżeli mówię o człowieku, to nie mogę wplątać w to psa czy konia, bo to są różne rzeczywistości. Jeżeli buduję sylogizm, bo to jest sylogizm, który oni budowali, to mogę go zbudować w ten sposób. Człowiek jest istotą śmiertelną. To jest taki też klasyczny przykład sylogizmu starożytnego. Człowiek jest istotą śmiertelną. Sokrates jest człowiekiem. Sokrates jest śmiertelny. Ale nie mogę tutaj wstawiać w ten sylogizm psa na przykład, tak jak to robili sofiści, śmiejąc się do rozpuku ze zdumienia i niemożliwości udzielenia odpowiedzi przez jakiegoś prostego człowieka, który stanął wobec problemu, który go przerastał. Ale to jest margines, to jest zabawa słowami. Natomiast zdecydowana większość podchodziła do słowa bardzo poważnie i usiłowało nadać znaczenie, co to jest, co to słowo oznacza. Platon cały dialog Kratylos poświęcił właśnie zastanawianiu się, czym jest słowo. Słowo, które nazywam, ponieważ jeżeli ja używam jakiegoś określenia, no mówię, to jest szkło powiększające, to ja tę rzecz nazywam. Słowo nazywa. Jak się dzieje, że ja mam drugie szkło powiększające, okrągłe, ale i to jest, co się dzieje takiego. Teraz jak ja poznaję, czy poznaję adekwatnie, czyli tak jak jest i czy uda się wychwycić pewne prawidłowości i to jest właśnie wielkie odkrycie astronomiczne, odkrycia obiegu planet, regularności tych obiegów w połączeniu ze zmiennością innych rzeczy. Na przykład pory roku się zmieniają, akurat pory roku się zmieniają rytmicznie, niemniej jednak są też w przyrodzie zmiany. I to wszystko, co zaowocuje później wspaniałą filozofią Platona, wcześniej Sokratesa, ale tu od razu mówię, że z Sokratesem mamy wielki problem, ponieważ nie wiemy dokładnie, co Sokrates powiedział, a co Platon mu z szacunku dla swojego mistrza przypisał. Niemniej jednak tutaj się zacznie zupełnie inna filozofia.
Można powiedzieć, że tych kilka wieków było przygotowaniem do tego, żeby powrócić do tego, co się dokonało już w wypadku drugiego filozofa, do pojęcia niematerialnego, do pojęcia apeiron, do pojęcia liczby i żeby zaczęła się tendencja do abstrahowania, do umiejętności dokonywania abstrakcji w myśleniu. I to właśnie będzie główną zasługą dwóch wielkich myślicieli starożytności, Platona i Arystotelesa. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru.